Dzień dobry, Renifer. Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, mamy misję. Jedziemy po tort urodzinowy dla Rafała, także zapinajcie pasy, bo goście są już w drodze. Uwaga, uwaga, oficjalnie otwieram pierwszy raz naszą skrytkę pocztową. Lewą ręką z zaplątanym kluczem. Ach. Bo podobno coś tu jest dla nas. Stałam taki cynk i rzeczywiście. Dobrze, że na co dzień wulgujemy we dwójkę, bo tak to mi rok brakuje, jeszcze mi telefon zadzwonił. Odebrałam paczkę i przy okazji dorwałam książkę na wystawie, była, o której wiem, że moja mama bardzo ją chciała dostać, a dzisiaj ma imieninę, więc dorzucamy do prezentu. Muszę jeszcze zlokalizować świeczki, bo na poczcie mam wrażenie, że jest wszystko ostatnio, ale świeczek, cyferek nie było, więc będę szukać dalej i idę odebrać tort zaraz. Już miałam powiedzieć, misja zakończona, ale przecież jeszcze muszę zawieźć tort do domu w całości. Cieszę się bardzo, że mam tę książkę, mamy paczkę, kupiłam świeczki, możemy jechać, z tym, że tak, na pocztę lubię przyjeżdżać, ale nie lubię stąd wyjeżdżać, bo zupełnie nic nie widać. Już po mnie dzwonimy dla te. Misja prawie zakończona, Rafał mnie szuka w drugim samochodzie. Myślałam, że wzięłam drugie auto. Wszyscy już podjechali, więc miałam utrudnione parkowanie, ale chciałam zacząć od tego, ileż ja miałam przeciwności tutaj, żeby się wyżalić i dopiero, żebym, wiecie, udowodniła sobie, że zasłużyła na ten tort. Dzień dobry, urodzinowy chłopaku mój. Cześć. I w ogóle, czekaj. Wiem, że masz urodziny, ale chwila. Była zadrukowana bloga. Dwie strony. A ty jeszcze tak wąsko na ulicy, a tutaj w ogóle nie było... A, ludzie parkują na środku i w ogóle nie było... Kotlety, ziemniaki, sygnał. Dobra, to ludzie czy kotlety czekają kotlety bardziej? Czekają. Dobra, idziemy. Wszystko tutaj mamy, jeszcze tylko prezencik tutaj do, dopakować. I lecimy do wszystkich. Dzień dobry. Na mnie czekaliście czy na tort? Nie torturujmy już rodziny. Jedziemy z tym obiadkiem. A są takie ujęcia a la X-Wing z Gwiezdnych Wojen. Czyli? A, że tak latam sobie. Nie, tak X-Wing nie lata. Dopiero się uczę, nie mam na to prawa jazdy. Zobacz, Grażyna, to jest chok z piw. O nie, jakie fajne. I chodź, dziękuję, to jest ekstra. Ale fajne. No. Nie, no bo się postarałam. No to teraz z łuku się przerzucasz. Do sklepu podobnie. Co? Nawet nie. Nawet nie. Będzie jak będziemy to, wiesz. Nawet nie. A, dopiero pomoże. Ale fajny. To nie mogę. O nie, chyba tu mam przeszkodę akurat, ale dobra. Ustawimy. A, nie wiem, czy za bardzo nie na brzegu. Dziękujemy, maestro. Ale nie mogę zebrać myśli, żeby... Hej, mamy nagrane. To teraz Rafciu pomoże. No, porządnie zrobić. Co sobie najbardziej masz na kolejce? Porządnie pomyśl. I porządnie dłuchni. Pomyśl, że to wygra. Musisz z wzrokiem tych świecka siedzieć. Oh. 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 Oh.
żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Brawo! 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam całe 100 lat. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Czekaj, co się grało przy torcie? Przy ślubnym torcie. Na pewno, co? No tu jest ten? Kapitanczek? Tak, to grają przy tortach. No, jak tort wjeżdża. To tego nie słyszałem. Ale jak przyglądał się tu na ten tort. Na tej torcie. Dobra, i kolejny tematyczny utwór. Czaiłam się na was. No dobra, Rafał w Królowej Wojnie. A co, już za dużo? Siema. Siema, vlogmasowy Ramku, który ma na koszulerce Wake me up, kiedy przyjdzie Mikołaj. Aha, i ma jeszcze gdzieś tutaj świąteczne, mikołajowe karpetki. I ma czerwony samolot świętego Mikołaja. I dużo innych fajnych zabawek. I normalnie się już bawi całkiem sam. I potrafi zagrać sam na trąbce. Remcio, bo przyszedł dziadek, zagrasz mu na trąbce? Patrzcie. Tutaj jest dziadek, zagrasz mu, pokażesz, że umiesz grać? Pięknie! Super! Ramek zagrał dziadkowi. Trzymaj sobie! Proszę! Trzymaj sobie trąbkę. Trzymaj. I graj. Normalnie trębacz jak tata. Następne 100 lat. To teraz dla babci na imieninki. Poszedł grać. Czwartkowe promki. Ja w tamtym tygodniu nie mam rozsądnej związki. Przepraszam, muszę. Przeoracza. Nie mogę. Jakie świąteczne. Jest całe stanowisko świąteczne. Boże. Jakie swetrzysko. Nie mogę, jakie cuda. I czyżby czaplencja? Merry Christmas, świąteczna czapka? Świąteczna, o nie, czapka. Nie, no szał, upolowałaś, widziałeś? Mieliśmy torbę do przewijania. Już dałam, już dałam. Już chyba. Tak. Mamy też coś, co też jest fajne, tylko muszę przewrócić na prawo. O nie! Jaki czat? Zobacz, łódź. Czy ty to widziałaś? O Boska! Nie, to już wiemy, w co się święta ubieramy. Już chyba wszyscy mamy sweterki ten. My mamy zapas. Także stylówki już z głowy. No przecież. Czad. Chociaż wiecie, jeszcze jeden czy dwa czwartki przed świętami. Macie. Nie mogę. Nie, no to koniecznie. No przynajmniej na pierwszy dzień świąt. Albo drugi. Albo i trzeci. Czad. Uwaga, jest nasz pomocnik, możemy już otworzyć kalendarz. Tutaj, tu, to. Ten zielony. To. Yes! Super! Co tam mamy w środku? O! Jaką herbatę? Co mamy dzisiaj? Co to jest? Uwaga. Herbata biała z gruszką i z granatą. O, mniam, dziękujemy.
Przepraszam, figowa z gruszką. Figowa? Ja cię kręcę. No, dzięki. Figę z makiem dostaliśmy od Mikołaja. Uwaga. Idziemy z kalendarzem. Dzisiaj wujo ma szczęśliwą rękę, więc tak, już niech będzie, że ty... Proszę. Kosteczko, moja kochana. 12. Dzień moich trzymaj rodziny, kciuki, tak? Trzymaj kciuki. Najpierw na dole jest kwota, więc kwotę. Tak, no dobra, najpierw słuchajcie, dzisiaj mogę wygrać 100 tysięcy złotych. No dobra. Oby tam był prezent urodzinowy. Więc tak, prezencik na urodziny masz, no to powinieneś dostać prezent. Choinkę. Ale a pod choinką zdrap. Co jest pod choinką? Nie ma prezentów pod choinką? 100 tysięcy pod choinką. Ojej. Ej, ale no patrz, to... skoro tu jest choinka, to będziemy 18 zdrapywać, to pod choinką musi być prezent. Tak. Przecież to logiczne. Szanowni Państwo, przenosimy imprezę. Tym razem już we dwoje. Jesteśmy już niedaleko manufaktury. Wybieramy się na spacer w jeszcze nieokreślonym konkretnym celu. Trochę będziemy po sklepach łazić, oglądać giereczki, trochę będziemy oglądać książeczki, trochę militaria, tak, świąteczne swetry może chwilę, jak Ada będzie bardzo chciała. No i ogólnie będziemy łazić sobie, spacerować może na jarmarki, wskoczymy świąteczne, zaraz obczajemy wszystko. Zaraz obok. Także tak sobie będziemy spokojnie spędzać wieczór. Urodzinowy spacer we dwoje. Ty tak sobie lubisz prywatnie, rodzinę spędzać, rodzinnie. Bo my tak ten, ja lubię, w Gdańsku też po jarmarku chodziliśmy tak, i po ja starym lubię, mieście. Nie, no bo ja ogólnie lubię sobie takie, dobrze, że część było tak rodzinnie ten, a część teraz będę po prostu prywatnie, w samotności, tak spokojnie to się, to gdzie ja będę? Kontemplować. Gdzie no samotności mówię z tobą. Może chodzi o to, że ja potrzebuję też takiej spokoju, spaceru. Ale was też zabierzemy. Tak, was też. Dam, dam, dam. Najlepsza urodzinowa potrawa dla Rafała to no, właśnie ramen. Dokładnie. Już zdegustowane, dobre? Ja już degustowałem, bo jeszcze czekałem, aż Ada przyjdzie. A aka, saka. Już mi powoli stygło, no musiałem. No dobrze, bardzo dobrze. A ja się tu grzebałam, mimo że wzięłam fast food najszybszy niby, a tu zwlekałam. Ja poszłam do swojej ulubionej kawiarni. O, jest kawa, wy nie wiem czy zauważyliście może na poprzednich filmach, że one mają nosy. Najmniejszy kubek ma nos Mikołaja. Do góry nogami, do góry nogami. Jak to działa w takim razie? Z mlekiem? Nie, czarna. Czy z mlekiem? Zamawiałam czarną. Mam tortillę, mam frytki w zestawie, także to jest najlepsza kawiarnia na świecie. A w McCafe średni kubek jest tym reniferem, a największy bowanem. I ostatnio sobie robiliśmy foty właśnie, o, jest nos i broda, można być Mikołajem. Let's go. O, 100 lat. Budziaczki. O, co, jakie renifery. Ja już tego nie wyłączam, będę zapętlać. No, Krzysio. Ty, ale jaki chłopak już wielki, nie? No, Krzysio, ja to nasze reniferki. Ojeju. Ojeju. Już też dostałem życzeń. No już mówiłem, że miło. Ja nie jestem w ogóle dobry w odbieraniu takich jakby, jak to się mówi, nie komplementów, życzeń, komplementów jakichś takich. Ja bym to po prostu wyściskała wszystkich w ogóle. Znaczy niby z jednej strony mam taką, jak to się mówi, no. Jestem, wiesz, czuję się czasami jak gwiazda taka właśnie. Wiesz o co mi chodzi? No, że jak to, że dostajesz czasami, tyle wiadomości, jak to tak ktoś się mi tak czujesz. Mówi, to ja specjalnie tak robię. No, a, no tak, tak. Tak naprawdę a to tutaj? Tak, to jestem taki. Ojeju, ale miło. Były filmiki, komentarze, wiadomości, no to jeszcze telefony dzisiaj, Rafał. Poza zasięgiem po prostu. Ola, od nas. Tak, mi też? Jest Ola? Teuszowi nie.
Ola też ma imieniny dzisiaj. Jest Ola, no ja Ola. Wiem, ale jest tam? No jest. Lepszego buziaki imieninowe. No, o, od Ady. Lecimy sobie no. Może jeszcze to, na jarmark. No to ten, no to... Co, tu jest taki manufakturowy, osobny jest na Piotrkowskiej. Tamten już widzieliśmy, tu w sumie nas jeszcze nie było. Jest lodowisko, jest choinka. Manufaktura jest bombowa dosłownie. Zajrzymy sobie, czy coś tu jeszcze jest. A, tu są opisane poszczególne domki. Tutaj mamy miód, produkty pszczele, pyłek, propolis. Różne cuda. Zaraz zaglądamy. Ja Rafałowi wszystko... Do świątwo zostało 13 dni. Jakie fajne tutaj odliczanie. A, nie zajrzymy. Okej. Okay. Pewnie w innych godzinach. Standardowo. My jak zawsze z opóźnieniem. Ojej, tu jest szopka. Ale ładna. Bardzo ładne szopki. Zaglądamy do środka. Ale fajne. Karuzela. Tutaj jest jakaś fotobudka? A nie, myślałam, że fotobudka, a to jest od karuzeli prawdopodobnie. Miejsce pracy. Można kupić choinki. Wspaniale. Tutaj do świąt pozostało 13 dni. Już niedługo, już niecałe 2 tygodnie. No i wielka manufakturowa choina. A tu przy lodowisku jeszcze jest coś, co tu jest? A, też takie stanowisko. A, okej, taka budka, w której można sobie na górze zjeść. Wędliny wędzone tradycyjnie. Okej, tutaj kolejne choineczki. Tam były cięte, tu są w donicach. Aż korci, żeby jakąś przywieźć. Ale takim pożyczonym samochodem to może nie do końca najlepszy pomysł. Tam coś jeszcze widzę. Co ja tam widzę? Nie widzę właściwie. Kissing Point. O kurczę, to nam nie będziemy przeszkadzać teraz, ale trzeba tam zajrzeć. Tu jeszcze dalszy ciąg. Spory ten jarmark. Zwykle było kilka domków. Mam wrażenie, że zwykle był mniejszy. O, tutaj kolejna para. Zaraz Rafała tu wciągnę. Kissing Point. O, idziemy sobie zobaczyć, jak ludzie jeżdżą na... Chciałam powiedzieć nartach. Idzie za nami? Idzie za nami. Dobrze, nie zgubi się. Idziemy pojeździć na łyżwach. W Ozorkowie też już się lodowisko otworzyło. Jeszcze nas tam nie było. Ale myślę, że to jest kwestia czasu. A ja jeszcze sprostuję, bo nie jestem pewna, czy tutaj można kupić te choinki. To jest świąteczny zagajnik, więc być może to są po prostu takie leśne dekoracje. Też to jest fajny pomysł, jeżeli tak jest. Ale mogę się tylko domyślać. Ale już każda choineczka ma gwiazdkowy czubek. Pięknie jest. Na Piotrkowskiej dopadliśmy takie piękne kawki z żabki. Świąteczne. I tak jeszcze a propos kawy z żabki, wygraliśmy za nasze zdjęcie z Festiwalu Kobiet jakiś kubek, termosik, jak dotrze do nas. Ojej, nieostra żaba. Nieostra żaba. Ostra Rafał? To nie jest żaden product placement, bo my kawę z żabki bierzemy zawsze na zimowe spacery, tak, tak naprawdę. Cały Gdańsk, całe nasze mieszkanie w Gdańsku 2 lata to praktycznie każdy spacer tak, kawka. Bo jest spoko. Z żabki. A jaką ma uroczą tą, jaki uroczy kubeczek jest w ogóle. Taka para na spacerze. Tak. No, ale fajnie się składa. To akurat dla nas. Drodzy Państwo, żeby nie było żadnych domysłów, jest to grzaniec bezalkoholowy, bo dzisiaj mamy... Żadnych domysłów. Tak. Jest dwójka kierowców, także ja musimy. Ja przed chwilą przeczytałam nazwę tego grzańca Smoczuś. Smoczuś dla smoczuś. Dzieci. Smoczuś dla nas na wieczór, rozgrzewający. Chyba mi jeszcze bardziej smakuje niż standardowy. Tak. Nie, mi bardziej alkoholowy smakuje, bo jest taki mocniejszy, a ten jest taki delikatny, słodki, malinowy. Słodki, jednocześnie. Ale też dobry, goździkowy mocno, też więc spoko. Ładka. Dogrzeliśmy się najpierw kawą, później grzańcem. Tak, spacer udany, zajczą. Już teraz tacy jesteśmy, wyciszeni. Wychillowani, proszę Państwa. Ja jutro idę rano do pracy, więc
chyba zbieramy się powoli do domu, kończymy nasz cudowny spacer. I co z wami? Nie, z wami się nie żegnamy, bo dzisiaj nie pokazaliśmy jeszcze waszych relacji. No przecież. No dobra, przecież, to jeszcze widzimy się w domu. Widzimy się. Jesteśmy w domku, ogarnęłam kilka spraw na komputerze, jeszcze tutaj działam, ale zajrzałam na OLX-a i chciałam Wam pokazać akcję na karm psa z OLX. Być może sporo osób już o tym słyszało, ale wystarczy kliknąć i można pomóc pieskom. Zaraz, czekajcie, bo ja to robiłam wcześniej na telefonie, karmić psy. Aha, z telefonu trzeba wejść, okej, okay, w takim razie. Sięgam po telefon i już Wam pokazuję, że to jest naprawdę chwilka. Ja Rafciu też już tutaj działa. Dobra, wejdź na aplikację. Dla Dworna wyłączę dlatego. OLX-a. No, dla piesków. Zobaczcie, jest sobie taka po prostu w aplikacji opcja na karm. Wystarczy mieć konto. Włączę głos, bo raz się zdziwiłam, ale tutaj zacznie nam szczekać telefon. Ja po prostu nie mogę tutaj, nie jestem w stanie wybrać pieska, więc zwykle losowo po prostu zatrzymuję się i dobra. Jest tutaj piesek. A, ja chyba dzisiaj już kliknęłam. Tak, to dlatego już mi pokazało od razu. Zobaczymy, jak Rafciu kliknie. Na karm. Mhm. Klikamy na karm. No i musisz wylosować pieska. Wszystkie są rozczulające i w ogóle. Ale to ja mam wybrać? No, ale wiesz, wszystkim będą pomagać, myślę, że porówno. No, tak obstawiam. Nie, bo ja też nie mogę, mi się serce łamie, jak ja na te pieski patrzę. Dobra, mamy pieska. Krzysztofa, przeczytam, katastrofa, że się nazywa. Okej, okay, i kliknij na karm. Akceptację. Jest, ucieszył się. Tak i już tu mamy 3%, tam było 100%, więc nie wiem od czego to zależy, ale myślę, że tutaj no to się rozkłada pięknie. Jakiegoś pieska na i można klikać codziennie. I to naprawdę jest chwila do roboty. Tak, ja jeszcze tego nie robiłem, przerwie. Tak szczerze przyznam, no, ale dałeś słyszałem radę. O tym, że właśnie dużo ludzi to robi i też chciałem, żeby tak, tak, im więcej, tym lepiej, weselej. Także działamy. Dzisiejsze zadanie było takie, siu, piesek. Dzisiejsze zadanie było takie, żeby zrobić coś miłego dla kogoś innego, a przecież to mogą być także zwierzątka, więc zróbmy coś miłego dla piesków, pomóżmy im i klikajmy. Nawet jeżeli już jest inny dzień, to też może. Tak, bo można każdego dnia nadal pomóc, więc mimo, że będą inne zadania. Dam radę. I też możecie wrzucić nam zdjęcie na Instastory. Tak, że karmicie pieska. Tak. Bardzo, bardzo miło, szalenie. A to nic nie kosztuje. Dokładnie. Dzisiaj właśnie robiliśmy różne miłe rzeczy dla innych. Domowe love zrobiła tutaj chyba kawka, nie? Tak, świąteczna kawka z syropem piernikowym. Coś pięknego. Dla mamy, siostry i szwagierki. Takie chwile babskie to w ogóle jest bezcenna sprawa, także naprawdę miła rzecz dla kogoś. Artur wysłał nam choinę z placu Jagiellończyka. Wydaje mi się, że w Elblągu. Tak obstawiam. No, chyba tak. I przepiękna jest, ogromna. Ciekawe, ile ma metrów, bo wygląda na mega, mega wysoką. I tutaj nawet ten szlaban taki jest jak laska świąteczna, nie? Tak, dopasowali się tak, bardzo. Tutaj Nona Milagrossa podesłała nam, że... Zabrałam mamę na ryneczek różności. Tak, i był tam też reniferek. Także dzień dobry. Mam nadzieję, że powiedziałeście dzień dobry reniferkowi pięknie. Ja uwielbiam takie ryneczki w ogóle. O, i właśnie Monika dzisiaj nas też oznaczyła, tak a propos, że pomogła pieskom. Czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałam, że rzeczywiście to się dzisiaj pojawiło? No właśnie. Zaniki myślenia mam. Zaniki myślenia, zaniki pamięci. W każdym razie Monika, super w ogóle. Dziękuję, sprawa. Monika. I w ogóle wyprzedzasz fakty. Pomogła dzisiaj też. Dziękujemy i zapraszamy jutro. O, właśnie, właśnie. Ups, polecamy. Tutaj coś miłego dla Rafcia. Kinga z maskiem przygotowali. Nie, po prostu pomysł czaderski. Wykonanie jeszcze lepsze. Aż szkoda ruszać. Oh no, znowu popsułam. To już jest taka tradycja przedświąteczna, że ja tutaj psuję. Och. Dobra. Justyna 92 przygotowała dla rodzinki pierniczki. Też masz tak, że czujesz zapach? Jak tam teraz wiem, że to już jest poisencja, a nie hortensja. A widzisz? No. A to choineczka. I lampki choinki. Ja już czuję zapach tej choinki, tak. Kwiatów i pierniczków, tak. I w ogóle święta. Niestety wcześniej padła nam bateria, także trochę podładowaliśmy akumulator i przybywamy z dalszą relacją. Dzisiaj Marianna Cyberska oznaczyła Rafała
mamy tutaj nasze zdjęcie z tortem, no i wrzuciła w swojej relacji życzenia, także po prostu pękamy z dumy i dziękujemy i ściskamy zarówno Mariannę, jak i Cyber Mariana i bardzo, bardzo nam miło Was tutaj u nas gościć. Tutaj mamy Patrycję Wołoszyn i tak się domyślam, bo Patrycja tu napisała, zadanie byłoby zrobić coś dla kogoś, więc zrobiłam i w końcu coś dodałam na profil karykatury grafika. No i prawdopodobnie to jest dzieło Patrycji. Oj, wszystko mi się rozmyło, czy nie wszystko? Także szacun, szacun i prosimy o doprecyzowanie tej historii, czy nie wprowadziłam tu nikogo w błąd. Agniesia również świętuje razem z naszym Krzysiem. Tutaj przy okazji serdeczne pozdrowienia dla Marcina i najlepsze życzenia urodzinowe, który również dzisiaj swoje urodziny obchodzi. Także chłopaki tutaj, Rafał z Marcinem dzisiaj świętują i też tutaj zajadają pyszny torcik, także buziaki specjalne wysyłamy. Kinga Kubica podesłała nam kota swojego przecudownego z kalendarzem adwentowym. No tu się czai na kolejne okienka kalendarza adwentowego, też się chyba nie może doczekać świąt normalnie. I na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękujemy za udział w akcji. Zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama. Tutaj pod zdjęciem tak jeszcze podpowiem, możecie składać Rafałowi życzenia. Będzie mu bardzo miło i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, że już tyle życzeń się pojawiło na Facebooku, na Instagramie, przez telefon i w ogóle wszystkie możliwe media i w ogóle dziękujemy bardzo, bardzo. Zapraszamy na Instagrama. No i oczywiście na nasze wszystkie vlogmasy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. Chyba tu rozpuszczam włosy jeszcze na sekundę. Nie będę Was tu straszyć. Dziękujemy pięknie. Już kończymy na dzisiaj i do zobaczenia jutro!